10 rzeczy, których ty nie wiesz o dubbingu. Hej, z tej strony Czarta, albo Itna, jak kto woli. Wiem, że nagrywać tego typu filmiki miałam w kwietniu, w maju, ale jak wie część osób, która mnie obserwuje na Instagramie, jeżeli tego nie robicie, to proszę bardzo, tutaj jest moja nazwa, itna.exe, to miałam pewnego rodzaju problemy z głosem i ciężko było mi w ogóle cokolwiek mówić, a miałam dużo nagrań, także jakby oszczędzałam swój głos właśnie na te nagrania. Teraz już mam wrażenie, jest troszeczkę lepiej, także stwierdziłam, że nagram, szczególnie, że jak wiecie, studiuję, więc teraz, kiedy się te studia zaczęły, no to wiadomo, że nagle znajduje się motywację na milion innych rzeczy. Tak wiem, mój setup jest bardzo profesjonalny, trzymanie mikrofonu pojemnościowego w taki sposób, to jest właśnie ten sposób, w jaki powinien być trzymany. Chciałabym wam dzisiaj powiedzieć 10 rzeczy, których może nie wiecie. Jeżeli się nie orientujecie jakby za bardzo w temacie dubbingu, jeżeli tylko tak trochę liznęliście temat, no to myślę, że to może być dla was w miarę ciekawe. Konsultowałam te 10 rzeczy z moimi koleżankami ze studiów. Pozdrawiam serdecznie, bo no wiecie, przychodzi się w nowe środowisko i rozmawia się na różne tematy, no to jakoś tam wypłynęło, że ja gram w dubbingu. No i nagle zaczęły padać różne pytania. Miałam zasłaniać gniazdko, o Boże. Nagle zaczęły padać różne pytania i szczerze mówiąc rzeczy, które były dla mnie oczywiste, no bo ja jakby się tym dubbingiem interesuję od 2012 roku, fakty, które są dla mnie dosłownie najbardziej oczywiste na świecie, okazuje się, że nie są takie oczywiste dla innych osób. Tak na dobry start jakiś filmik, no to zrobię coś takiego w miarę prostego, 10 po prostu rzeczy, których może nie wiesz o dubbingu. Mam nadzieję, że nie wiesz, mam nadzieję, że dowiesz się czegoś nowego z tego filmiku. Tak więc może zacznijmy. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, myślę, że jest najbardziej oczywista z nich wszystkich. Jeżeli interesujecie się chociaż troszeczkę dubbingiem, jeżeli oglądacie na przykład kanał Widzę Głosy, to myślę, że raczej jesteście tego świadomi. Aktor nagrywa pojedynczo. Nie jest tak. Tak się nagrywało dubbingi kiedyś, że kilku aktorów stawało w jednym wielkim, wygłuszonym pomieszczeniu, każde przed swoim mikrofonem i prowadzili jakiś tam dialog. Teraz już się tak nie robi. To jest po prostu nieopłacalne, żeby umówić iluś aktorów, każdy z własnym grafikiem, na jeden czas, to jest nierealne. Aktor po prostu przychodzi do studia i nagrywa swoje kwestie, gdy jest sam. Czyli ma dialog postać tego aktora z jakąś inną postacią, to nie jest tak, że aktor wtedy rozmawia z innym aktorem, tylko nagrywa w eter, dosłownie mówi do siebie cały czas. To jest po prostu bardziej praktyczne, tak? Rzecz raczej oczywista, ale nie dla wszystkich, tak więc wolałam o niej wspomnieć. Rzecz druga. Aktor nagrywa grupowo. Ale jak to? Przecież przed chwilą powiedziałaś, że właśnie nie nagrywa grupowo. Nagrywa grupowo tak zwane gwary. Dla osób, które właśnie troszeczkę już ten temat liznęły, to jest właśnie nieoczywiste, bo one wiedzą, że ten aktor w dubbingu nagrywa indywidualnie, ma własne sesje pojedyncze i nagle, jak to? Jak to aktorzy nagrywają razem? Przecież to nie ma sensu. No ma sens, dlatego, bo bardzo często w różnych filmach, serialach występują sceny tłumu i kto się musi nagrać. No i dla mnie to też było z początku dość nieoczywiste, no bo no jak to, no to przecież każdy aktor przychodzi i nagrywa tam jakieś swoje kwestie i to się wszystko skleja. Niestety nie, to tak nie działa. I właśnie podczas koronawirusa zdałam sobie sprawę, jak bardzo to nie działa. Podczas korony były mocne obostrzenia i kisić kilku aktorów w jednym studiu, no to nie byłby dobry pomysł. Tak więc właśnie te sceny tłumu były nagrywane indywidualnie, każdy tam sobie coś tam dorzucił. Tam kilku aktorów wtedy nagrywało do tej sceny i to wszystko było sklejane i później wychodziło. Tylko że jak wychodziło? No właśnie, wychodziło bardzo nienaturalnie i to po prostu było słychać, że to było nagrywane indywidualnie. Dlatego tak ważne są właśnie gwary, bo podczas gwar masz 5 aktorów na przykład wokół jednego mikrofonu i oni mogą prowadzić między sobą jakiś w miarę logiczny dialog. W sensie te głosy nie są takie, wiecie,
indywidualnie, każda ścieżka oddzielnie. Nie, nie, nie. Wtedy wszystko to się w miarę miesza. Jeżeli jest 5 aktorów przed jednym mikrofonem, to wtedy brzmi o wiele naturalniej, o wiele przejrzyściej. Jak mówię, na własnym doświadczeniu w projekcie, w którym miałam okazję grać, słyszałam, jaka jest różnica między gwarami właśnie nagrywanymi indywidualnie, a takimi nagrywanymi normalnie. Dobra, przejdźmy może do trzeciej rzeczy. Czyli aktor bardzo często przed wejściem do studia nie ma pojęcia, do czego nagrywa. To nie jest tak, że my dostajemy informacje, zdjęcie postaci i opis i cały życiorys. Przychodzisz do studia i bardzo często, o ile to nie jest jakby jakaś powracająca postać w serialu, no to często po prostu przychodzisz i nie masz pojęcia, do czego grasz, jaką postać, jakim głosem będziesz musiał operować. Jedna wielka niewiadoma. Jeszcze a propos właśnie tego, co to jest jakby wszystko ten jeden punkt, trzeci. Nie ogląda całego filmu, nie ogląda całej scenki, nie ogląda całego serialu. Zwykle w zrozumieniu kontekstu po prostu pomaga reżyser. On właśnie po to jest, żeby aktor nie musiał oglądać całej sceny, całego filmu, całego serialu. Tylko żeby mógł po prostu obejrzeć kwestie swojej postaci, zanim je nagra. No i mówię, właśnie po to jest reżyser, żeby nakreślić kontekst sytuacji, żeby wskazać, w jaki sposób aktor ma grać. Przejdźmy do punktu czwartego. To jest mój ulubiony punkt. Lektor nie jest synonimem aktora dubbingowego. Nie jest. To tak nie działa. Ja myślałam, że to jest jakby oczywiste, ale niestety okazało się, że nie. Byłam też nawet świadkiem na Panemicie, gdy był przeprowadzany wywiad z aktorką dubbingową i prowadzący właśnie nie za bardzo rozumiał tą różnicę i przez cały czas zwracał się do pani aktorki per lektorka i ona przez cały czas konsekwentnie go poprawiała. Jakby no on się starał, tak? Tylko po prostu nie za bardzo rozumiał różnicę i nie weszło mu to jakby w język. Musiał się do tego po prostu przyzwyczaić. Lektor nie jest synonimem aktora dubbingowego. Nie mówcie na aktorów dubbingowych lektor. To nie jest to samo. Lektor to jest ta osoba, która nagrywa tak zwane szeptanki, czyli jest tam film i czyta beznamiętnym głosem dosłownie cały film, tak? Oczywiście niektórzy aktorzy są lektorami, to jakby nie jest wykluczone, no tylko jakby nie nazywajcie wszystkich aktorów dubbingowych lektorami. I to jest, nie powiem, że uznawane za obrazę, ale jednak no to jest bardzo pomylenie terminów, więc nie róbcie tego. Piąty punkt. Prawie wszystkie studia dubbingowe są zlokalizowane w Warszawie, a przynajmniej te najważniejsze. Są oczywiście jakieś tam w Katowicach, w Gdańsku, jakieś tam chyba w Krakowie, w Szczecinie, coś takiego, tylko że jednak te takie najważniejsze, te, które robią naprawdę lwią część projektów dubbingowych, to jednak są z Warszawy, więc jeżeli jakiś aktor albo jakiś kandydat na aktora wiąże swoją przyszłość właśnie z dubbingiem, no to niestety musi się liczyć z tym, że albo musi tutaj zamieszkać w Warszawie, albo musi dojeżdżać. A to jest bardzo ciężkie, więc aktorzy muszą mieszkać w Warszawie, jeżeli chcą coś tam działać w tym dubbingu i chcą działać więcej niż tam, nie wiem, przyjechać raz na miesiąc na jakąś tam małą kwestię. Szósty punkt. Istnieje ktoś taki jak kierownik produkcji i jest on czasem nawet ważniejszy niż reżyser. To mam wrażenie jest dość nieznany fakt dla osób, które się jakby nie interesują właśnie tak bardzo, bardzo tym dubbingiem. Nawet myślę, że osoby, które właśnie oglądają, nie wiem, widzę głosy i tak dalej, to nie mają za bardzo pojęcia o roli kierownika produkcji w projektach dubbingowych. Kierownik produkcji jest odpowiedzialny za kontakt przede wszystkim z klientem, za umawianie aktorów jest odpowiedzialny, za ogólnie koordynowanie całego burdelu i no jakby zbieranie ludzi do kupy. Na nim spoczywa naprawdę ogromna odpowiedzialność, o wiele większa niż reżysera. On jest po prostu koordynatorem całego projektu. To jest aż smutne, że tak mało docenienia jest właśnie wobec kierowników produkcji. No i mam nadzieję, że w jakiś sposób to zmienię, bo chcę też właśnie powiedzieć o tym, jak wygląda praca kierownika produkcji, na czym właśnie konkretnie polega, bo to jest bardzo ciekawy temat, a właśnie nie ma też za dużo informacji w internecie, żeby sobie poszerzyć tą wiedzę. Tak więc tak.
Siódmy punkt. Aktorom płaci się za tak zwany wers. To jest taka, myślę, że jedna właśnie z mniej oczywistych rzeczy, jeśli chodzi o dubbing. Moje właśnie znajome były trochę w szoku, że nie płaci się za godzinę na przykład pracy, czyli że na przykład, nie wiem, mam 2 godziny nagrań i płacą mi za godzinę. Nie, bo wtedy aktorzy specjalnie by siedzieli dłużej, zamiast sprawnie wykonać swoją robotę, żeby po prostu dostać więcej kasy. Mam zamiar nagrać o tym bardziej złożony filmik, oddzielny w sensie, bo to jest ciekawy temat, jak wyglądają właśnie zarobki w dubbingu. No tylko może właśnie konkretniej opowiem wam, jak się dowiem, o czym w ogóle mogę mówić, a o czym nie mogę mówić, czy mogę właśnie podawać mi orientacyjne stawki, czy niekoniecznie. Na razie myślę, że wystarczy wam wiedza, że płaci się aktorom za ilość wypowiedzianych słów. Tak w skrócie. Punkt 8. To jest dla niektórych tak ogromny szok. Dla mnie to był też ogromny szok, jak dowiedziałam się o tym w ogóle jakoś bardzo późno, bo jak mówię, w dubbingu już działam od 2012, a dowiedziałam się o tym chyba jakoś dopiero jak zaczęłam wchodzić w ten dubbing. Nagle się okazało, że do nagrań piosenek nie przychodzi się przygotowanym. Nie dostajesz piosenki przed nagraniem, żeby się jej nauczyć, żeby się jej nasłuchać i tak dalej, tylko przychodzisz i nagrywasz dosłownie ją po wersie. Czyli przychodzisz do studia, nie masz pojęcia, co będziesz śpiewać, słuchasz tam albo całej piosenki, albo jakiegoś fragmentu i nagrywasz dosłownie po wersie, 2 wersach tej piosenki i tak lecisz takimi fragmencikami, aż nie nagrasz całej piosenki. To był dla mnie po prostu ogromny szok, jak można nagrać w taki sposób piosenkę, ale można i to, co najlepsze, wychodzi bardzo dobrze, bardzo często. O tym konkretniej mogę też opowiedzieć, mogę wam powiedzieć o moich doświadczeniach w nagrywaniu piosenek. Nie było ich za dużo, miałam tam, nie wiem, na palcach jednej ręki mogłabym to policzyć. No ale może być to dla was ciekawe, w jaki sposób się to robi tak konkretniej. To jest taki wstępik, krótki. 9. punkt. Oryginalna ścieżka dźwiękowa to nie dubbing. Nie mówcie, jeżeli coś jest w oryginale po angielsku, że to jest angielski dubbing. To nie jest angielski dubbing, to jest oryginalna ścieżka dźwiękowa. Dubbing to jest, jeżeli się robi wersję językową pod coś, co już ma swoją oryginalną ścieżkę dźwiękową. Tyle. Przejdźmy do punktu 10, który najbardziej po prostu na świecie rozwali wam mózg. Uwaga! Dubbing do Harry'ego Pottera i Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, to nie jest przykład najlepszego dubbingu do filmu aktorskiego. Jak to? To jest po prostu materiał na naprawdę oddzielny, godzinny filmik, ale notorycznie widzę, że ludzie piszą w internecie, że no dubbing to tylko do kreskówek, no chyba, że bierzemy pod uwagę Harry'ego Pottera i Misję Kleopatrę. W nich był dubbing spoko. Myślę, że wiele osób nie jest świadomych, że to, że jakby się przyzwyczailiście do polskiego dubbingu w tych akurat produkcjach, nie oznacza, że to są jedyne produkcje, w których dubbing pod prawdziwych aktorów brzmi dobrze. Harry'ego Pottera i Misję Kleopatrę puszczają w telewizji właśnie z dubbingiem. To są też takie filmy bardzo często z naszego dzieciństwa, kiedy właśnie nie mieliśmy za bardzo dostępu do tych oryginalnych ścieżek dźwiękowych i to były po prostu jedyne wersje filmów, które znaliśmy. Więc mówienie, że to jest idealny przykład dubbingu do filmu aktorskiego, a cała reszta to jest B, to jest kompletny, nie wiem, jakiś dysonans poznawczy, nie wiem nawet jak to nazwać. Sorry, przerwało mi nagrywanie. No, ale doszliśmy do tej 10 rzeczy, już nie będę się dłużej tam nerwicować na ten temat. Napiszcie, co was najbardziej interesuje z tych tematów, które właśnie dzisiaj poruszyłam. O czym chcielibyście właśnie zobaczyć koniecznie oddzielny filmik. Bardzo chętnie przeczytam, co myślicie. Tak więc dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się, papa. I dajcie mi znać, co chcecie właśnie obejrzeć tam w komentarzach. I sprawdźcie mojego Instagrama. I do zobaczenia. Bye.